Cześć moi kochani, startujemy z nową metamorfozą i mamy tutaj Ostrowską. Ja już ją pobrałam, niestety w mojej wersji nie ma ona ani włosów, ani bluzki, bo niestety się wszystko pousuwało, ale będziemy tworzyć ją, będziemy ją zmieniać. Także oczywiście makijaż usunięty, włosy już się same usunęły, także coś tam już mamy za sobą i jedziemy po specjalnie przygotowane dla niej włosy. Mam nadzieję, że będą pasowały. Taki oto warkocz, słuchajcie, myślę, że ładnie jej w tym warkoczu, także mega podoba mi się ogólnie, jak zwykle, wszystkie fryzury tego Hello Sims mi się strasznie podobają, więc tym bardziej. Wejdziemy sobie tutaj w brwi, pomalujemy jej brwi henną na brązowo i od razu wejdziemy sobie w coś, co pobrałam, do tego też oczywiście będziecie mieć link do detali twarzy. I tutaj sobie nałożymy jakiś dla niej właśnie bronzer. To jest taki bardzo delikatny bronzer, ale no coś tam jest, więc u niej pojedziemy z taką surową urodą, bez żadnych takich, wiecie, róży i tak dalej. Jedziemy po cienie. Jeżeli chodzi o cienie, to przygotowałam dla niej cienie takie, te. No ale one są strasznie duże, więc darujemy sobie i wrócimy po tą paletkę Naked 3, może w takim szarawym kolorze. Eyeliner, myślę, że dodamy trochę takiego brązowego tylko na linię wodną. No i oczywiście musimy lecieć szybciutko po rzęsy, no bo bez rzęs jak bez ręki. Po prostu damy takie bardzo gęste rzęsy i znowu makijaż. Policzki, tak jak mówię, omijamy i przechodzimy do warg. Chciałam takie usta też dosyć stonowane i myślałam właśnie o tych. Także to będzie cała nasza Paulina, jeżeli chodzi o jej makijaż, i będę dzisiaj starała się robić takie stylizacje typowo jesienne. Zdejmij to, kochana. Ponieważ no idzie jesień, więc stwierdziłam, że coś sobie takiego wybierzemy. Także będę miała dla Was kilka właśnie różnych swetrów i tak dalej. Także linki oczywiście są w opisie. To jest bardzo ładne. Ale próbujemy dalej. Tu mam taki bardzo ładny golf, także ten golf taki, widzicie, asymetryczny, mega mi się podoba, taki wełniany, bardzo ładny golf. No i weźmiemy sobie w którymś kolorze, może w tym szarym, bądź w takim, właśnie jasnym, beżowym. I do tego jakieś może jeansy sobie dobierzemy. Będę nudna, ale oczywiście te jeansy co zawsze, tylko może w ciemniejszym kolorze, dzisiaj tak dla odmiany. I jedziemy po bardzo ładne buty, także ustawię sobie na zawartość zmodyfikowaną i już mam te buty, słuchajcie, są przepiękne. Ogólnie mam jeszcze takie kozaki, ale one się właśnie psują z tymi spodniami i nie mam do nich linku, ale do tych, jeżeli Wam się spodobają, oczywiście link mam przygotowany. Także coś w kolorze takiego brązu, może te sobie wybierzemy. I jeszcze mam takie tutaj, takie Timberlandy, tak to się chyba nazywa, także oczywiście też link w opisie dla zainteresowanych. Może zaraz skorzystamy z tych butów przy okazji innej stylizacji, ale oczywiście co? Muszą być paznokcie, więc bierzemy sobie jakieś takie bardzo jesienne, ciemne paznokcie, może jednak ciemniejsze. Tak, i to będzie strój, po prostu strój codzienny. I przechodzimy teraz do stroju oficjalnego. No i ona wygląda w oficjalnym tak, także ja ją teraz zmienię. Zmienię przede wszystkim makijaż. Także makijaż już ulepszony, znaczy taki jak ja chciałam, żeby miała, taki ma. No i zmienimy sobie teraz jeszcze włosy. No i w sumie może teraz, jeżeli chodzi o ten strój oficjalny, to zaszalejemy z jakimiś innymi włosami. No wiecie, że te włosy to ja kocham miłością szczerą i prawdziwą, ale może coś innego, żeby nie ciągle to samo, to coś innego. Żeby długość była w miarę zachowana, to bierzemy sobie właśnie takie włosy i one, widzicie, no w miarę długość, w miarę kolor też można uznać, że jest ten sam. I zrobimy coś takiego ekstra wyjściowego. I mam też dla niej kolejny śliczny sweterek, także już sobie tutaj go szukamy. I jest ten sweterek i to jest taki, ale oczywiście w innym kolorze będzie to ładnie wyglądało. I weźmiemy sobie może coś takiego i do tego spódniczkę. I myślałam właśnie o czarnej takiej spódniczce i o przepięknych kozakach, także już szukamy tych kozaków i właśnie chodzi mi o te bardzo długie kozaki, także tak będzie wyglądał jej strój oficjalny, czyli tym razem może nie myślę, że na jakieś wesele, tylko może, nie wiem, na jakieś ważne wyjście. No nie wiem, gdzie w sumie można tak wyjść, ale mi się bardzo podoba ten styl. I nie wiem, czy go nie powtórzę w stroju na imprezę, ale to jeszcze się nad tym zastanowię. Teraz przechodzimy do stroju sportowego. Wszystko nam się zmyło, niechże i tak będzie, no bo do sportu to może makijaż rzeczywiście nie jest jakoś bardzo potrzebny, ale oczywiście rzęsy doprawimy i zmienimy sobie włosy na jakieś inne. I może jeżeli sport, to taka po prostu kitka w takim ciemnym kolorze. I ona w ogóle jest bardzo ładna, słuchajcie, bardzo. Tylko widzicie rzęsy i włosy trochę inne, nie wiem, ja uwielbiam włosy z modów, więc dla mnie nawet te dwie rzeczy wystarczą, żeby zrobić z niej naprawdę śliczną simkę. No i coś do sportu, coś tutaj dla niej szukamy. Może taki zwykły podkoszulek i leginsy, słuchajcie, nie wiem, może takie leginsy po prostu leginsowate. Karpetki sobie zdejmiemy i adidasy jakieś bierzemy na przykład. Po prostu czarne lub takie z zielonym. O, niech będą takie. I to jest nasz strój sportowy. Teraz bierzemy strój do snu. Do snu, no też nałożyłam rzęsy i włosy może takie po prostu zwykłe, rozpuszczone. Chcę mieć skarpetki, bo może jej będzie zimno w nocy, to niech ma. I w sumie nie wiem, jaką jej założyć, właśnie taką jakąś koszulę nocną. Może taką zwykłą, szarą, w ogóle ona w byle czym wygląda ładnie, ogólnie strasznie mi się spodobała. I bierzemy teraz imprezowy, no i oczywiście makijaż musi zniknąć. I na imprezę zrobiłam jej te ciemniejsze cienie, ponieważ z tymi włosami tak bardzo to tak bardzo się nie rzuca w oczy to wyciągnięcie tych cieni. No i oczywiście te usta co wcześniej. I może dodamy jeszcze troszeczkę właśnie eyelinera na linię wodną, chociaż nie wiem, o no i tak, niech będzie. Może czarnego nawet, żeby tak pogłębić to spojrzenie, tak. I teraz sobie szukamy czegoś właśnie do ubrania. Jeżeli chodzi o te jeszcze moje właśnie takie typowo jesienne ubrania, które przygotowałam tutaj dla Was do pokazania, no to zobaczmy, może to z narzutką wykorzystamy, skoro już to pobrałam. Także to jest w takim kolorze, w kolorze sportowym i z takim czerwonym. Ona ma bardzo pokaźny biust, zobaczcie. I właśnie dzięki temu, że ma te kitki, to nic tutaj się nie psuje, więc możemy sobie zaszaleć. To z żółtym mnie tak nawet, powiem Wam, urzeka, więc może to z żółtym. I jakieś do tego spodnie sobie dobierzemy typu właśnie zwykłe dżinsy, tylko w jakimś bardziej stonowanym kolorze. Taką, wiecie, niezobowiązującą imprezę ze znajomymi. Ogólnie może te dżinsy, bądź w ogóle weźmiemy sobie inne dżinsy, bo z dziurami są fajne, ale idąc za ciosem, że to jest jesień, to nie wiem, czy dziury są skazane. Gdzieś jeszcze miałam takie jedne dżinsy. Chyba właśnie o te mi chodziło bardziej. Ale już powiem Wam, nie wiem, czy mi się podobają. Jednak wróciłam po te dżinsy, co Wam wcześniej pokazywałam. Zdejmiemy sobie skarpetki i nałożymy sobie te Timberlandy, czy jak tam to się nazywa. Także one wyglądają tak i myślę, że będzie i ciepło w nogi na jakiejś tam imprezie, czy gdzie tam nie pójdzie. No i paznokietki. Paznokietki muszą być, więc też jakieś takie może bordowe, czy coś w tym rodzaju. Takie one są bardziej żółtawe, może bardziej taki beż. No i tak będzie wyglądała na imprezę, czyli coś takiego niezobowiązującego z przyjaciółkami, powiedzmy. No i do pływania. No wiadomo, do pływania to już nie musimy patrzeć, czy jej ciepło, czy nie ciepło. Oczywiście rzęsy. Włosy coś takie, okazuje się, że trochę je przedłużyliśmy w takim razie. To może te moje ulubione chociaż do pływania się nadadzą, takie wiecie, rozwichrzone w wodzie. No, więc wybieram te ogólnie położe, patrzcie, jakie te włosy są ładne, no nie wiem, czy tylko mi się tak podobają. Strój jakiś zmienimy, oczywiście zmienimy. No i to jest taki bardziej letni, bym powiedziała. Ten jest taki bardziej zabudowany, więc może taki. Zobaczcie, jak ładny jest tym beżowym. On jest taki trochę tutaj odkryty na piersiach, co nie do końca może by mi się podobało, ale jakoś tak na niej mi się spodobało i chyba zostawię dla niej ten właśnie strój. Może już bez paznokci. I słuchajcie, no bardzo ładna, moim zdaniem. Bardzo mi się spodobała w tej jesiennej odsłonie. Także to Wam pokażę, to jest strój numer 1, codzienny strój na jesień. Myślę, że przepięknie to wygląda. Bardzo Wam polecam ten sweterek, na pewno będę z niego korzystała i z tych butów, bo jest śliczny, naprawdę mi się podoba. Następnie mamy strój wyjściowy, taki elegancki gdzieś, nie wiem, może na jakąś specjalną okazję. Strój sportowy. Strój do snu, na imprezę, tak jak mówię, taki bardziej z przyjaciółmi, na luźno i do pływania. I ogólnie może tutaj jeszcze otworzę właśnie drugi strój codzienny na chwilę i jeszcze zobaczymy, czy coś tutaj na tą jesień jeszcze mam. Jeszcze mam taki sweterek, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to Wam zostawię do tego sweterka link w opisie. Ją tutaj widzicie w dwóch wariantach kolorystycznych. Może zrobimy jej drugi strój, niech ma. I do tego, słuchajcie, jeszcze są skarpetki. Już Wam pokazuję te skarpetki tutaj, więc można sobie ubrać się w coś takiego. W sumie bardzo ładnie to wygląda. I do tego jeszcze na przykład takie bardzo ciężkie, masywne buty. Może właśnie bez połysku, czy z połyskiem. Coś takiego można kombinować. Można kombinować, także też oczywiście macie link do tego sweterka, do tych, to są takie zakolanówki bardziej. I do tych butów zostawię Wam również link. I chyba, słuchajcie, jeszcze tutaj na chwilkę otworzę. Miałam jeszcze taki sweter, ale coś się z nim stało i go nie ma. I ewentualnie jeszcze jest ten sam sweterek, co ten cieniowany, tylko po prostu w jednym kolorze, także można się ubrać na przykład tak. I chyba tyle, jeżeli chodzi o te ubrania takie jesienne, także przygotowałam dla Was kilka. Mam nadzieję, że któreś się Wam spodobały. I myślę, że w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Także do tych paletek też będziecie mieć cień do konturowania, chociaż wydaje mi się, że jakoś tak mało są one widoczne na twarzy, ale gdyby ktoś chciał, oczywiście do cieni i tak dalej macie wszystko w opisie i w komentarzu. Kochani, jeszcze na koniec taka informacja. Wiem, że bardzo lubicie takie serie, w których można głosować. Bardzo lubiliście moją bitwę o dom, wszelkie Top Model, Małą Miss. Na razie takich serii u mnie nie ma, ponieważ na razie chcę skończyć te, które mam. Wiecie o tym na pewno, ale ostatnio trafiłam na bardzo fajną serię, też z wybieraniem u jednego z moich widzów, który nazywa się Gam Adam i ma też bardzo fajną serię taką z wybieraniem, która nazywa się Sim King, Simowy Król, także jeżeli chcecie wybrać Simowego Króla, to oczywiście Was zapraszam na kanał do Adama. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się już w kolejnym filmie, do zobaczenia i cześć!